Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj bardzo nietypowy temat taki. To taka informacja dla potomnych, ewentualnie wskazanie, jakaś taka porada. Widzicie, przed nami jest odkurzacz. Model Elgo Rapido, tak jak widać, zasilany z baterii litowych. Jest to model dokładnie, tak jak widać, LI35 18V. Może być przenośny z turboszczotką. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Chcę się z wami podzielić taką informacją. Może się zdarzyć czasem sytuacja tego typu, że bateria jest naładowana, ale miga wam czerwona kontrolka informująca, że bateria została rozładowana. No i nic bardziej mylnego. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Chcę naprowadzić niektórym, którzy mają takie odkurzacze, na problem, który może się wam zdarzyć. Nie mówię, że się zdarzył, ale często, gęsto tak może być. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Biorę przycisk, nie widać tego, i po naciśnięciu tego przycisku kontrolka zgasła. I teraz zobaczcie, próbuję nacisnąć przycisk ponownie do załączania i dzieje się tak. Czyli bateria miała 3 kreski, została naładowana w pełni, mimo to odkurzacz przechodzi w tryb awaryjny, wyłącza się, miga czerwona kontrolka. O dziwo, jak zdążymy zauważyć, wypinamy odkurzacz z naszej rączki. Jest co prawda wypięty. O, proszę bardzo. Odkurzacz możemy wytestować, włączając bez szczotki turbo, czyli bez tego naszego ustrojstwa. Włączamy i... No właśnie, nasz odkurzacz działa, ale za to zobaczmy taką sytuację. Wpinamy go, naszą turbo szczoteczkę. Prawidłowo nie działa z guziczka, bo nie może. Włączamy go z guziku tego i dzieje się co? Zrzuca tryb awaryjny, bateria rozładowana. Więc ktoś by pomyślał w pierwszej kolejności, na pewno stoi turbo szczotka. Otóż słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Nie każdy wam o tym powie. Tutaj pod klapeczką, jak widzimy, mamy tutaj taką klapeczkę, prawda? Pod tą klapeczką jest taka wtyczka, kostka zasilająca, która zasila zarówno LEDy, czyli LEDy podświetlenie, które są w szczotce, jak i również silnik. Oprócz tego mamy switcha, który służy do czyszczenia naszej turbo szczoteczki. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli tutaj nie będziemy mieli połączenia, spróbujmy podświetlenie jakieś załączyć, o, dokładnie tu. Jeżeli tutaj w tej kostce, która w tym momencie jest wypięta celowo, bo chciałem wam zasymulować taką właśnie z awarii usterkę, to przy wypiętej wtyczce bądź przerwanym przewodzie, który leci sobie do przodu, do komunikacji tego switcha, czyli do silnika, bo generalnie nas interesuje bardzo silnik, nie interesują nas LEDy, więc sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli tutaj na tych przewodach mamy przerwy i elektronika silnika, elektronika tego odkurzacza tutaj centralnego nie widzi turboszczotki, to właśnie pojawia się nasz efekt migającej kontrolki naszego trybu awaryjnego. No i dobra, sytuacja tak, wtyczka wtyczką, ale co by się zdarzyło, gdyby się okazało, że ktoś sobie rozebrał tą wtyczkę i okazuje się tą klapeczkę, że ta wtyczka siedzi dobrze. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że jak wiemy, tu pod spodem, od tej strony, zaraz wam to postaram się pokazać, mamy przewodzik. No właśnie, tu jest przewodzik, który sobie przelatuje i może się czasem zdarzyć, o kurczę, się mi ruszyło niepotrzebnie, że tutaj ten przewodzik, który jest, on ma po prostu jakiś problem, jakąś przerwę, ale generalnie musimy sobie przedzwonić i sprawdzić. Dla dobra sprawy rozkręcić turboszczotkę. Mamy tutaj parę śrubeczek dookoła. I uwaga, śrubeczki są również tutaj pod tymi kółeczkami. Odkręcamy te kółeczka, odkręcamy śrubeczki dookoła i wtedy możemy sobie sprawdzić poprawność działania silnika bądź ewentualnie sprawdzenie połączenia. Generalnie wiecie już teraz na podstawie tego filmu, że problem z turboszczotką, jeżeli pojawia się tego typu, że akumulator został naładowany, miga czerwona kontrolka, świadczy o tym, że tylko i wyłącznie jest problem z komunikacją przodu silnika, czyli tej turboszczotki. I gdyby, jeszcze jest jedna sytuacja. Gdyby czasem wam tutaj do tego switcha dostała się woda, tam jest switch, który zarządza czyszczeniem tej szczotki, czyli ten przycisk press,
Jeżeli ten przycisk będzie wciśnięty przez cały czas, zacięty, bądź na przykład ktoś mył szczotkę i dostała się do niego woda, to efekt będzie dokładnie taki sam. Że będzie tryb awaryjny, tylko ten tryb awaryjny będzie się objawiał w ten sposób, i to od razu powiem, bo nie każdy Wam taką sprawę powie, bo i po co. Jeżeli włożymy odkurzacz działający w taki automat, a ten switch będzie dokładnie ten, będzie zwarty, to w ten czas niestety nie mamy możliwości uruchomienia odkurzacza z tego właśnie klawisza. Czyli ten klawisz przestaje być aktywny, gdy po spięciu akumulatora odkurzacz rozpoznaje, że ten switch jest uszkodzony, wciśnięty, bądź ewentualnie jakaś tam rezystancja gdzieś na stykach panuje, to wtedy niestety się to nie uruchomi. No i dobra, co by tradycji stała się zadość. Co prawda będę potrzebował rękę, żeby to wpiąć, więc odłożę sobie kamerę. Widzicie, tu kostka w tym momencie jest niepodpięta, biorę się za podpięcie i za chwilkę zobaczycie, że to faktycznie wpięta wtyczka, dobra. Ok. I wtyczka nasza jest wpięta. Tak jak widzicie, ona ma ząbek. Ten ząbek możemy sobie odchylić, przychylić, żeby tą wtyczkę wypiąć. Wtyczka jest trzypinowa. Dół siedzi, nie wychodzi. Po podpięciu tej wtyczki oczywiście nie zresetowałem, czyli ten tryb awaryjny dalej sobie pulsuje, dalej sobie miga. No i zobaczcie, jeżeli ja wezmę ten guzik, nacisnę, to po naciśnięciu tego guzika tryb awaryjny, czyli ten tryb serwisowy, który się załączył, został wyłączony. No i co teraz zrobić? Pasowałoby? No pasowałoby włączyć odkurzacz. No i włączamy, robimy test już na podpiętej wtyce. Czyli tak jak widzicie, przerwa w instalacji, czyli przerwa w zasilaniu naszej turboszczotki, sygnalizowana jest również czerwoną kontrolką, która nie do końca, tylko i wyłącznie jest informacją o rozładowanej baterii. Także jeżeli ktoś będzie miał problem, no to myślę, że tym filmem właśnie o to naprowadzi się na usterkę. Jeśli ktoś z filmiku skorzystał, liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś podobny problem bądź inne problemy, opisujcie śmiało w komentarzach. Będę się starał pomóc. No i pokażę również, że ta szczotka w tym momencie działa. Pominę, że tą klapeczkę trzeba zamknąć. Ona ma ząbki. Otwieramy oczywiście od przodu odkurzacza do góry. No i ok, włączamy turboszczotkę. Sprawdzamy oczywiście drugi bieg, czy działa wolniej. No i właśnie, tak jak widzicie, tą metodą możemy sobie sprawdzić odkurzacz. Jeżeli mamy usterkę, usunąć bądź polutować przewody, wymienić, jeżeli zerwane. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!